Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rowero. Dziś chcę Wam pokazać, jak smarować łańcuch i jak go nie smarować. Czyli trochę teorii na temat smarowania łańcucha, no i na temat jego użytkowania. Więc zacznijmy od tego, jak łańcuch nie powinien wyglądać, bo mam tutaj taki, który nawet nie wiem, jak się znalazł w moim garażu. Prawdopodobnie jest to łańcuch starego roweru. Ten łańcuch, czego Wy teraz na tym ujęciu nie zobaczycie, ale wrzucę Wam fajne takie ujęcia z bliska, jest cały oblepiony smarem, jest na nim mnóstwo piachu, jakichś pyłków. Wiecie, tonę syfu jest na tym łańcuchu. On jest cały czarny, chociaż powinien być srebrny, z tego co mi się wydaje. No ale sami widzicie po moich rękach teraz, że ten łańcuch jest cały czarny, a taki nie powinien być, bo wbrew temu, co większość osób uważa, łańcuch nie powinien być nasmarowany na zewnątrz, tylko łańcuch powinien być nasmarowany w środku, czyli tutaj, gdzie on się tak naprawdę porusza, czyli tutaj w tych ogniwach łańcuch powinien być nasmarowany, a nie powinien być nasmarowany na zewnątrz, tak żeby brudził nam ręce przy każdym dotknięciu, chociaż no łańcucha raczej nie dotykamy. Zatem jak smarować łańcuch tak, żeby nie był on w takim stanie jak właśnie ten, który mam tutaj w tej szmatce. Łańcuch powinniśmy smarować odpowiednimi do warunków smarami i powinniśmy po nasmarowaniu, po odczekaniu kilku minut po nasmarowaniu, przetrzeć łańcuch, żeby on był mokry tylko wewnątrz, a na zewnątrz, żeby był suchutki, piękny i błyszczący. Tego efektu błyszczenia nie pokażę Wam na swoim rowerze, bo akurat łańcuch, który mam zamontowany, jest fabrycznie czarny, więc tam tego połysku nie ma. Ale jest on suchy na zewnątrz i kiedy dotknę swojego łańcucha w swoim rowerze, nie będę aż tak ubrudzony, jak po dotknięciu właśnie tego tutaj smolistego czarnucha. Jeśli chodzi o takie warunki suche, typu lato albo jakieś, jeżeli po prostu nie idziecie w deszczu, polecam Wam serdecznie smary teflonowe, oleje teflonowe. Najlepszy z nich, jaki dotąd stosowałem, to Finish Line, czerwony. Jego cena tam waha się od 20 do 30 zł za butelkę. Są to mniejsze i większe butelki. Naprawdę ten smar stosuje się świetnie, stosuję go już drugi sezon i smaruje łańcuch idealnie. No ale jeden deszcz, on się wypłukuje, ale jest to smar właśnie do tych takich suchych warunków, na lato, na jakąś jesień, kiedy nie jeździmy w mokrych warunkach po prostu. A jeśli chcecie korzystać z roweru także zimą, czy też w jakieś deszczowe dni, to polecam Wam również smar tej samej firmy, czyli Finish Line. Jest to olej syntetyczny, jest to zielony Finish Line, który jest gęstszy, trochę bardziej taki lepiący, do którego piach będzie się może trochę bardziej przylepiał, jeśli dobrze nie wytrzemy łańcucha i zębatek. Ale ten olej jest gęstszy i on już nie będzie tak się spłukiwał, jeśli po prostu przydarzy nam się jechać w jakichś mokrych warunkach. Dobrze jest także po każdej wycieczce, po każdej jeździe po prostu mieć gdzieś szmatkę odłożoną na półkę, żeby ten łańcuch przetrzeć, bo wiadomo, nawet jeśli nie mamy tam tego smaru nawalonego, jeśli ten łańcuch jest no, suchy na pierwszy rzut oka, to coś tam się zawsze przylepi, więc warto wyczyścić za każdym razem łańcuch. Wtedy przedłużacie jego żywotność, no i to też fajniej wygląda nawet na rowerze, bo taki usmarowany łańcuch nie dość, że źle działa, że chrobotę nam w napędzie wszystko, to jeszcze wygląda jak idź stąd. Raz w tamtym roku, w sierpniu, moi rodzice kupowali rower i właściciel stwierdził, że serwisował go w jakimś serwisie rowerowym. Jak spojrzałem na łańcuch tego roweru, tam był nawalony jakiś, nie wiem, czy to był towot, czy po prostu ktoś tam posmarował to olejem kujawskim i tego nie wydarł, ten łańcuch był czarny, kompletnie czarny, a sposób na czyszczenie łańcucha to w najprostszym przypadku po prostu szmatka nasączona jakimś rozpuszczalnikiem. A jeśli chcemy dokładnie wyczyścić łańcuch, to do butelki z takim dużym korkiem wkładamy łańcuch, nalewamy tam acetonu technicznego bądź jakiegoś innego rozpuszczalnika i po prostu trzęsiemy przez kilka minut tą butelką, tak żeby cały ten stary smar, żeby to wszystko, co tam w tym łańcuchu się działo, żeby to się wszystko wypłukało. I wtedy mamy fajny, czysty łańcuch, oczywiście wycieramy go, zakładamy i smarujemy. Po czym odczekujemy kilka minut, trochę ruszamy nim do tyłu, wiecie o zasadzie. Ruszamy do tyłu korbą,
możemy go wytrzeć. Zobaczycie wtedy, że wasz łańcuch starczy wam na dłużej. Ten przejeździł cały sezon, więc już niedługo będzie poddany wymianie. Naprawdę to nie po zimie, bo i tak w zimę się pewnie zniszczy. Ale przetrwał cały sezon i mam nadzieję, że dalej tak łańcuchy będą mi wytrzymywały, bo łańcuch jest to rzecz, która najszybciej się zużywa w rowerze. No może oprócz klocków hamulcowych, które też się często zmienia. No ale łańcuch jest to taka rzecz, jakby to nazwać, fundamentalna, bo bez tego rower nie pojedzie. Więc powinniście od niego dbać. Powinniście dbać o jego czystość i o to, żeby po prostu nie wyglądał tak. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za ten kolejny odcinek. Już w następnym pokażę coś dla fanów technologii, coś dla iPhone'owców, bo będę miał dla was uchwyt do roweru do iPhone'a 5, 5S i 5C. Tak więc zapraszam już do kolejnego odcinka, a tymczasem się żegnam. Trzymajcie się, cześć!